witam w Wrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Konferencja naukowa. Dzień nauczyciela. Koszykarskie rozgrywki. W Saloniku Literacko-Artystycznym odbyła się konferencja pod tytułem Przestępczość narkotykowa, wybrane zagadnienia materialno-prawne, procesowe i kryminologiczne. Proszę powiedzieć, jaki jest cel dzisiejszej konferencji? No przede wszystkim rozpoznanie dogłębnie problemu dopalaczy i narkomanii, szeroko tak powiedziane, no i oczywiście problemy. Jak zwalczać to? Zwalczać, poszukiwać jakichś dróg, nowych dróg może. Może coś wymyślimy ciekawego na konferencji. Przedstawić problem. Problem istnieje. Przedstawiciele policji przedstawią, jaka to jest skala. Pan komendant też tutaj, widziałem, że przyszedł pan komendant Konopacki, przedstawią problem zjawiska w regionie. Bo to problem istniejący i który nas dotyka. I to jest też konferencja szczególnie dedykowana osobom młodym, prawda? Bo to ich często dotyczy ten problem. No, młodym szczególnie, ponieważ docieranie do ludzi młodych jest najważniejsze, żeby zapobiegać, żeby oni w przyszłości no, nie popełniali, już nie mówię przestępstw, ale żeby w ogóle nie byli uzależnieni od tego, bo problem przecież do narkomanii to jest nie tylko problem karania, ale uzależnienie, jak do nich dotrzeć, żeby no, nie takiego trybu życia nie wybierali po prostu. W czasie konferencji przedstawiono temat profilaktyki uzależnień dotyczących osób skazanych. Jaki dzisiaj temat z kolei Pani przybliża? Tematem mojej prezentacji jest profilaktyka uzależnień w warunkach izolacji penitencjarnej. W dniu dzisiejszym skupiłam się przede wszystkim na omówieniu podstawowych kryteriów diagnostycznych uzależnienia. Warto też wspomnieć o tym, że jest to tak zwany środek terapeutyczny w warunkach izolacji, gdzie osadzeni mogą zrobić sobie tak zwany bilans swoich zysków i strat wynikających z uzależnienia. Zdać też sobie sprawę z konsekwencji, które ponieśli tak naprawdę w wyniku długotrwałego używania środków odurzających, czy też alkoholu. Profilaktyka uzależnień jest szeroko rozwiniętą formą, wobec czego realizujemy szereg programów resocjalizacji czy też skierowania osadzonych na terapię w związku z uzależnieniem od danych substancji. A długo trwa taka terapia w zakładzie karnym? Terapia w zakładzie karnym w związku z uzależnieniem od narkotyków trwa 6 miesięcy, natomiast w związku z uzależnieniem od alkoholu są to 3 miesiące. Jest też możliwość wydłużenia dla osadzonych, którzy będą w sposób taki aktywny, też chcieli jakby podejmować szereg tych oddziaływań, mogą też przedłużyć tą terapię. Realizujemy również tak zwane działanie grup samopomocowych. Są to grupy AA i grupy AN, dotyczące też tego, aby osadzeni po terapii, tak zwane oddziaływania postterapeutyczne, mogli również realizować te oddziaływania w formie pomocy osób tak zwanych z zewnątrz. Temat dopalaczy w kontekście prawnym przedstawił profesor Ryszard Stefański. Dzisiaj ma pan wykład o stosunkowo nowym zjawisku i bardzo niebezpiecznym, o dopalaczach, prawda? No dopalacze to rzeczywiście zjawisko stosunkowo młode, ale już minęło no, kilkanaście lat, bowiem pojawiło się ono w latach 2009-2008 i wobec tego wówczas powstał problem, jak kwalifikować tego rodzaju zachowania z punktu widzenia przepisów określających przestępstwa. I był wtedy problem i w związku z tym ustawodawca podjął działania, żeby objąć dopalacze ustawą o zapobieganiu narkomanii. I była trzykrotnie ta ustawa nowelizowana w 2010 roku, 2015 i 2018. I obecnie można powiedzieć, że dopalacze są objęte definicją środka zastępczego. I on jest uregulowany w ustawie o zapobieganiu narkomanii. Ale innym problemem, który się pojawia, to jest to, czy rozpowszechnianie dopalaczy może być kwalifikowane jako przestępstwo sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. I tu nie jest taka sprawa prosta. No niemniej jednak, jeżeli się weźmie pod uwagę, że te dopalacze mają takie substancje, które zdecydowanie są dla zdrowia szkodliwe i
poza tym, jeżeli ilość ich rozpowszechnionych będzie taka, że powoduje to zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób, to wówczas takie zachowanie należy kwalifikować jako przestępstwo artykułu 165, paragraf 1, punkt 2 kodeksu karnego. I orzeczenia Sądu Najwyższego ostatnie, sądów apelacyjnych w zasadzie przyjmują tego rodzaju interpretację tego przepisu. Ale na początku był poważny problem. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. Najlepsi nauczyciele ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Inowrocław, odebrali nagrody prezydenta Ryszarda Brejzy. Uroczystość odbyła się w inowrocławskim ratuszu. Nauczyciele i dyrektorzy placówek oświatowych świętowali tam Dzień Edukacji Narodowej. Dziś Dzień Edukacji, to już właściwie nie jest święto nauczycieli, ale zdaje się święto wszystkich pracowników oświaty. Tak, święto pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. I w ten dzień wszyscy są doceniani i wszyscy otrzymują wyróżnienia lub nagrody. Zarówno jedni, jak i drudzy. My jesteśmy akurat w ratuszu, tu otrzymają nagrody dyrektorzy i nauczyciele, ale pewnie podobne uroczystości odbywają się także w poszczególnych placówkach oświatowych. Tak, u mnie w szkole podstawowej nr 4 w Inowrocławiu właśnie zakończyła się taka uroczystość i również zostali docenieni i pracownicy pedagogiczni, czyli nauczyciele, i pracownicy niepedagogiczni. Myślę, że nagrody dla wszystkich pracowników oświaty są teraz szczególnie uzasadnione, bo za wami naprawdę ciężki okres, właściwie nawet nie rok, a trochę dłużej. Tak, ostatnie lata dały się nam trochę bez znaki, ale poradziliśmy sobie całkiem nieźle, uważam, że z sukcesem, czego dowodem są wyniki na egzaminach ósmoklasisty, no i również oddźwięk od rodziców. Pewne podziękowania, sygnały płynące od nich, to też jest dla nas świadectwo, że nasza praca jest doceniana. Nauczyciele pewnie zyskali też pewne umiejętności, narzędzia, które, no miejmy nadzieję, nie będą już wykorzystywane w przyszłości, ale nabyli takie umiejętności nauki zdalnej. Tak, w błyskawicznym tempie musieliśmy te umiejętności opanować i udało się to całkiem nieźle. Taki był wymóg czasu i sprostaliśmy temu. Uczniowie natomiast, no mówi pani, że i tak sobie nieźle poradzili, ale jednak oprócz tych jakby zaległości takich merytorycznych pewnie mają też problemy inne, takie wynikające z tego, że byli jednak poza środowiskiem rówieśniczym. No czas pandemii i nauki zdalnej spowodował, że tych przypadków trudnych, pewnych zaburzeń jest coraz więcej, ale w szkołach od tego roku mamy psychologów w każdej szkole, mamy pedagogów specjalnych i to na ich barkach spoczywa to zadanie, aby wspierać te dzieci, żeby wspomóc również rodziców w tym zakresie. Czyli jakie zadania na ten rok? Gonimy to, co się utraciło ostatnio? Gonimy, aczkolwiek też nie musimy tak bardzo przyspieszać, ponieważ tak jak mówiłam, te lekcje podczas edukacji zdalnej odbywały się bardzo sprawnie. Pani dyrektor, na zakończenie czego można życzyć i nauczycielom, i wszystkim pracownikom szkół, przedszkoli na ten nowy rok? Nadal pogody ducha, wytrwałości w pracy i może też docenienia przez środowisko, przez naszych zwierzchników, bo to jest bardzo potrzebne nauczycielom. Tego życzymy. Oby każdy nauczyciel miał okazję uczestniczyć chociażby w takich imprezach jak ta dzisiejsza. Tak, też bym tego sobie życzyła. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Nauczyciele otrzymali z rąk prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy oraz jego zastępcy Wojciecha Piniewskiego nagrody oraz odznaczenia za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Niezwykle udanie i w doskonałych humorach kończą weekend wszystkie drużyny Kasprowicza. Najpierw w lidze U13 w sobotę w słynnej hali mistrzów we Wrocławku młodzicy nie dali szans SSK Basket, wygrywając 74-43. Natomiast w niedzielę w lidze U12 w Mątwach wysoko pokonali rówieśników z Basket Regnum Bydgoszcz 87-62. Podopieczni Dariusza Sikory czynią systematyczne postępy, z powodzeniem rywalizują w silnej lidze wojewódzkiej, w której są bez porażki. My z kamerą wybraliśmy się do legendarnej hali w Mątwach. Tam młodziczki Kasprowicza, drużyna Kamila Grabowskiego, nie mogły być gorsze od swoich kolegów i w niedzielne przedpołudnie odprawiły AZS Włocławek 84-20, będąc zespołem dojrzalszym koszykarsko. To również druga wygrana w sezonie.
Darek Niedziela rano, dziewczyny na parkiecie, a prawie pełne trybuny. Jak to możliwe? No cieszy rzeczywiście inauguracja rozgrywek. To jest druga kolejka rozgrywek dziewcząt U13, w której występujemy z AZS-em Włocławek. Jak widać, trybuny prawie pełne. Są goście z Włocławka, są nasi rodzice. Gramy dzisiaj z AZS-em, którego trenerem jest dobrze znana postać w Inowrocławiu, w ogóle w polskiej koszykówce. Przyjechał dzisiaj Igor Gliszczuk z dziewczynami, więc zapowiada się fajna, ciekawa rywalizacja niedzielna. Powiedz troszeczkę o tej drużynie. To jest ekipa, którą trenuje Kamil Grabowski i jak długo te dziewczyny grają? Tak, trenerem jest Kamil Grabowski, właśnie teraz przygotowuje się do meczu już bezpośrednio. Dziewczyny trenują już trzeci rok, to jest taki nasz projekt właśnie. Ja zajmuję się chłopcami, Kamil dziewczętami od właśnie rocznika 2010 w dół. W zasadzie każdy rocznik prowadzimy tutaj w Inowrocławiu. No idzie nam to chyba dobrze, jak widać. Dziewczyny w zeszłym roku zdobyły srebrny medal w rozgrywkach wojewódzkich. A więc w tym roku liczymy na powtórzenie tego wyniku. Takim naszym głównym rywalem w dziewczynach będzie Szubin i drużyny z Bydgoszczy. Także zapowiada się fajny, ciekawy sezon. No właśnie, bo ta koszykówka w Inowrocławiu, taka męska, to jest znana. Trochę w cieniu są dziewczyny, jak się okazuje, i zainteresowanie chyba samych zawodniczek grą też duże. Myślę, że tak. No rzeczywiście, ostatnimi laty żeńska koszykówka trochę podupadła, ale już od jakiegoś czasu staramy się nawiązać do tych dobrych tradycji żeńskiej koszykówki również w Inowrocławiu. Ja przypomnę, Jadwiga Inowrocław, ona też, no już nie wiem dokładnie ile lat, ale też znana była, znaczy też znana była z dobrego szkolenia dziewcząt. Tam wyszły fajne dziewczyny, które ocierały się też o reprezentację Polski. My tutaj staramy się w Kasprowiczu nawiązać do tych tradycji. No, mam nadzieję, że w perspektywie kilku lat, już w wieku juniora, te dziewczyny będą grały na tyle, że będziemy mogli być z nich bardzo dumni. No, jedyny problem dla nich jest taki, że w przeciwieństwie do chłopców nie mają seniorskiej drużyny w Inowrocławiu, ale przecież kiedyś pójdą na studia i mogą kontynuować, jak będą chciały, granie na jakichś uczelniach albo klubach. No, oczywiście nie mają. No, ta perspektywa jest oczywiście jak najbardziej logiczna, ale być może zdarzy się kiedyś w Inowrocławiu sytuacja i okoliczności, które będą sprzyjały powołaniu do życia seniorskiej drużyny dziewcząt, na co bardzo liczymy. Oby tak się stało. Dariusz Sikora, prezes SKS-u Kasprowicz. Przed nami zawodniczka Kasprowicza, Martyna Kołecka. Martyna, powiedz, jak ocenisz waszą pierwszą połowę z Włocławkiem? Dobrze. Trochę tam błędów jest, ale... No co, trzeba naprawić i idziemy w drugą. No trochę błędów, wie to, co mają powiedzieć dziewczyny z Włocławka, jak one mają 8 punktów, a wy 49. No ale też na naszym, no trochę popełniliśmy błędów, no. Trochę się rozkojarzacie, tak? A powiedz jeszcze, jak się przygoda twoja z koszykówką zaczęła, jak długo trenujesz? 4 lata już. A jak to się stało, że akurat tą dyscyplinę wybrałaś? Mój brat też grał, spodobało mi się to i idę w ten sport. Czy rozumiem, że najpierw chodziłaś oglądać brata, chodziłaś też na koszykówkę, na noteć na przykład? Nie, wtedy jeszcze nie, na mojego brata bardziej chodziłam, no. Czyli brat cię zaraził, tak? A brat teraz jest twoim kibicem też? Jeszcze raz? Teraz brat jest twoim kibicem? Tak. A powiedz, to jest chyba drugi czy trzeci mecz wasz w lidze, jaki macie cel? Co chcecie? W zeszłym roku ta drużyna zajęła drugie miejsce. Chcecie wygrać w tym roku w województwie? Tak, chcemy. To jest wasz cel? Tak. A jeszcze na koniec powiedz, czy chciałabyś w ogóle zostać potem koszykarką? No, o tak. To jest, no... Chciałabym, no bardzo, bardzo. Oby to ci się udało. Dziękuję bardzo, Martyna Kałecka. Brawo dla uzdolnionej młodzieży z Kasprowicza, która godnie reprezentuje miasto i powiat inowrocławski. Z niecierpliwością czekamy na kolejne dobre wieści z koszykarskich parkietów naszego województwa. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.